teraz z Madrytu do Oaxaki, a dzisiaj zrobiłam sobie wycieczkę na Hierve del Agua. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Jestem sobie w mieście Merida. Tak, to miasto się nazywa dokładnie tak jak jedno z hiszpańskich miast. Dlaczego? A no właśnie, bo jak tu Hiszpanie przyjechali kiedyś w tym XVI wieku i zobaczyli osadę majańską, która była zbudowana z skał wapiennych, ale chwila, się zdezorientowałam, bo Rogera jakiś pan zaczepia i próbuje mu sprzedać hamaczek. No, w każdym razie, kontynuując. Jak zobaczyli tutaj wioskę majańską zbudowaną z wapienia, to skojarzyło im się to z hiszpańskim miastem Merida i ruinami... nie mogę się skoncentrować. I ruinami rzymskimi, dlatego to miasto nazwali tak samo jak to hiszpańskie, czyli Merida. No tak, zobaczyli tą osadę, bardzo im się spodobała i co zrobili? Ano, rozwalili ją i z tych samych skałek, właśnie dokładnie z tych, zbudowali tą katedrę. Taki mieli pomysł na kamyczki. Polska. Tak. Hoy hay festival, tenemos tequila gratis. Tequila gratis? Donde? Coyote Maya. ¿A qué hora empieza? A las 8. A las 8. Ok, perfecto, gracias. Jestem teraz w Campeche. Campeche to jest bardzo, bardzo kolorowe miasteczko, przypominające w sumie te niektóre na Kubie. Tak, na Kubie. Takie miasteczko Trinidad. Wygląda bardzo podobnie. Typowo kolonialne miasteczko, za które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 roku. Więc już jakiś czas istnieje na tej liście. Jest tutaj przyjemnie, bo już nie ma takiego strasznego skwaru, jaki był w ciągu dnia. Więc dopiero teraz ruszam, obejrzeć te wszystkie uliczki, kolorowe straganiki.